Tryciasty na sprawę. Bo wiesz, jesteś no najlepszym tutaj aktorem, nie potrafisz wszystko bardzo dobrze zagrać i zawsze wychodzi to perfekcyjnie. Co? Dobrze, ale do rzeczy. Dzisiaj chcemy nagrać odcinek, że denerwujemy Maćka. I traktujemy go jak takiego dzidziusia. Czy dałbyś radę? Bobasa, tak. Potrzebujemy ciebie jako taką wisienkę na torcie, który wiesz, to wszystko tak idealnie wyłączy w kupę i go ogrania ładnie. Żeby po prostu już z niego wszystko wybuchło. A to tyle was, to już on powinien już się dawno zdenerwować. Próbowaliście już go zdenerwować? Ja już próbowałem, ale on się na razie tak delikatnie zdenerwował, bo dopiero co wstał. On się w ogóle jakiś taki niedenerwujący się, on zawsze on się denerwuje. Czy chcemy go traktować jak takiego bobasa, czy co? Takie rządzące dzidziusia, czarnego syneczku. Mówię, dobrze. To może mu jakąś kaszkę kupić. Właśnie, o, kaszkę mu kupił. To dla wielkie zadanie. Każdy normalnie by zjadł obiad, a on by kaszkę wpierdolił. Tak, już. Dobra, wyciągnijmy go na obiadek. I taki śliniaczek. Wyciągnijmy go na obiadek. No to let's go. Jeszcze pan na niego, czy pomóc mu się podetrzeć w kibelku. Fuuu, Cerebrz to zrobił? Co boli? Ziomka, jest coś do jedzenia, bo ja głodny jestem. Jest, a co chcesz? Masz kaszkę jakąś? Jaką kaszkę obiad? No taką kaszkę z witaminami w ogóle. A nie ten obiad. Po co mi witaminy, obiad zrobiłaś, jak ten obiad? No chodź, o kaszkę ci zrobię, albo ci lepiej. Nie chcę kaszki, tylko chcę obiad. A ty szumy. A ja. Weź Adam tam, siniaczek daj. O! Jolka no! Ona jest w dupę se wsadź ten obiad. Czekaj, widzisz, Maciuszu, ale chciałem na tego dupę, daj. Taki mały chłopak nie poradził sobie, no. Co dobra? Żartowałam, siada. Tak się umazał, żeby taki duży chłopak się tak umazał. Pomożemy. Chodź, żartowałam, dam ci obiad. Przynieś ci koszuleczkę jakąś? Dupie mam wynieść. Obiad, ja chcę głodny. Taki duży chłopiec, a się ubrudził. Ojeju. Nie. Ale spokojnie, wchodzi się nauczyć. Nauczymy cię. Z nami nie zginasz. Czy on przypadkiem nie ogląda Skazany na śmierć? Żeby Maciuś takie rzeczy? Ale to nie jest dla dorosłych? To jest dla dorosłych, no. Maciek? Tatuś, zobacz co on ogląda. Ja widzę właśnie, to się nie podoba, trzeba to zmienić. Maciek! Syneczku! Co ty oglądasz w ogóle? Mi się to nie podoba, co to dla dorosłych. Co ty tu chcesz? Nie możesz takich rzeczy oglądać, Maciuś. No przecież to jest normalny seminar, co ty mi będziesz tu gadał? Co ja mówię? Trzeba jedynie rozwijać wyobraźnię w tym wieku. Wyobraźnię powinieneś rozwijać, nie? Uspokój się. Dajmy robić. No po co mi przełaczasz? Nie, będę płacał. Włącznie Józef, który pożądam z co będą akurat. Co adekwatne? Jakie adekwatne? Dawaj kurwa seria. Chcesz się rozwijać? Chcesz się rozwijać, czy chcesz stać w miejscu? Czemu byś oglądał takie rzeczy Skazany na śmierć? Bajki mi to obejrzyj, synek. Mam rozmowy, bo masz rozmowę. O zobacz, patrz, Mika Peppa, patrz. Peppa, widzisz? Dawaj Peppę. Ale lubisz sminkę Jacka. Co pierwszy, tak? Zaczynam od tak. Kogo? Tu masz odpowiedni serial dla ciebie, Maciek. Maciek. Co? To co serial? Nie. Intro, co tego? Intro. Widziałeś intro? Jest dobre. O! Tu! Ale nie pluj na telewizor! Patrz, jaki dobry dzieciak! On jest demoralizowany. Tu jestem ja, tata. Dawaj ty. Skazanego na śmierć, ja chcę tam... Teraz jesteś skazany na śminkę Peppę. Zaraz ty będziesz skazany na wpierdol. Widać, że zdemoralizowany. Tatuś, oddaj go do domu dziecka. Dalej, grupy. Dobra, odpuśćcie. Daj mu pilot, Nie będę tego oglądał. Ja nie mam pilota. Dzisiaj ci pozwolę jeszcze, możesz sobie obejrzeć ten. Ale jutro. Wow, dzięki. Jutro oglądamy. Od rana oglądamy śminkę Peppę. Nie będę żadnej śminki Peppą. Tak zdenerwował, że po prostu szluga zapalić do garażu. Tak, nie wolno, on nie może palić, to jest dziecko. Nie może, dlatego trzeba zareagować. Tak? A ile on ma teraz 19 lat, nie? No jakoś tak, ale tatuś, tatuś. Musi do syn pędzić. Dokładnie 19, dokładnie. Wzrost nie jest adekwatny do wieku, więc trzeba reagować. On nie urośnie jeszcze, jak będzie palił. Maciuś! Jezus, papierosem? Ale to nie urośniesz, Maciuś! Synek! Się dziwisz, że nie urosłeś, ale... Ale to przez co, że palisz papierosy, nie urosłeś? A tak, to może byś jeszcze coś urósł. 3-4 centymetry. Głowę szczerze. Czego to jest?
Już skończył. Szlutku ja zaczynam. Idź, Adamek. Kończymy. No co robisz? Szlutku mój ostatni zbiór. Jeszcze chodzisz mi po co? Co się skaleczy? Weź go jak troszki. Daj mi fajnie. Przenieś go. Chodź klocki upłukasz! Nie ma te twoje klocki. Daj to do szuka. Nie mogę. Sampluję ty. Daj to do szuka. To zabierz mnie. Do tości! Bez puszki. Trener daj mi bucha. O patrz, puszcz ma. Bo to już z tym chrzem zajebany nie ręka. Jak ci pistolet zbudował. To będziesz pół minuty strzelać. Dawaj, zbudujemy coś jeszcze. Daj się! Zbudujmy pierwszy, Maciuś. Ale nie chcę, bo to jest szkło, chodź. Co ty robisz? Proszę, nie denerwuj się. Wy po co przychodzicie do tego garażu? Proszę. Tam mnie denerwujecie, tu denerwujecie. Taki młody, a już pali. A gdzie wy się wybieracie? Ale gdzie? Już taki poddenerwowany chodzi. Zeszku! Tak, jak ktoś to nagle bardziej wkurzy. Daj, Zeszku, pomogę pani. Ale ja sam mówię mu. Daj rok. A co ty robisz? Synu! Słuchajcie to. Czego mi mordę grzesz na dosłownie? Muszę otwierać. Daj mi kurtę. Nauczę cię ale... wkładać kurteczkę. Przeciągnę kurtkę założyć. Ja rozumiem. Czego ty musisz się pilnować, tak? Po co wy tak uważasz? Twierdzę, że nie umiesz. Ale po co wy tu w ogóle mi stoicie? A gdzie masz skarpetki? Ale bez skarpetek nie pojedzie. Kurtkę już masz, a skarpetek nie bez skarpetek nie pojedzie, bo się w nogi przeziemi. To ma skarpetek. To się w nogi przeziemi, jak ja widać, że samochodem jadę. Syneczku. Co ty chcesz? Co? Siedzę z przodu no okay. I ty siadaj z tyłu. Chodź na chwilkę, wyjdź na chwilkę. Co? Załóż, co masz, ma skarpety, pokaż, że ma skarpety. Jakie skarpety? K***a, ja chcę do sklepu jechać. Chodź, teraz. Co ty robisz? I proszę, no fotelik. Co proszę bardzo, fotelik? Dla Grula, dla mojego syneczka. Ej, co robisz? Dla mojego... Syneczka, jedę pędem na fotelik. No to do tyłu, to do tyłu. Tam w tym momencie do tyłu. Zadaj tam i jedziemy. Z przodu trzeba mieć określony wzrost. Zaraz nikt się nie pojedzie. Proszę usiąść. Ale zamknij, bo sam wysiądziesz. Będziesz się słuchała, bo nie pojedzie. Wiek i wzrost do tego samochodu i jedziemy do sklepu, tak? Dobrze, dobrze. No. Siadaj. Pozwalasz mu na to? Pozwalam mu. Dzisiaj niech ma. Niech ma. Dziecko też potrzebuje. Dolem ten fotelik do jeziorka. Okay. Dziecko też potrzebuje od czasu niego... do czasu poczuć się jak dorosły. Dobrze, bierzesz za niego. Chodź tam! Bierzesz za niego odpowiedzialność. Tak, biorę za niego odpowiedzialność. Gówno nieodpowiedzialność. Wejdź tam i jedziemy. I za takie odzywki też powinieneś go ukarać. No i co? Po nas. Po alkohol. No właśnie. Dlatego pójdziemy, bo zrobić przypał. Znaczy? Nie kupię. Jak nie kupię? Alkoholu nie kupię. Bo... No jak, proszę ma dowód, to kupię. Wyciągnąłem mu wcześniej z portfela, właśnie jakbyśmy dowód. Widzisz, wszystko przemyślane. Weź kiedy wyciągnąć mu z portfela. No wejdziemy do środka i zrobimy mu przypał. No bo dokładnie czeka na niego w domku. No alkohol. Powiemy, ale to co chcesz zrobić? Nie ma 18 lat, nie może kupić. Tak chcesz zrobić? Tego rozumu czekuję. No, myślę, może jakiś jogurt sobie kupił zdrowy, a nie tylko browary w głowie i alkohol. Soczek byś sobie jakiś kupił, jakąś kanapę, nie wiem, truskawkowy, sobie... malinowy. Zobacz, ile masz do wyboru. To nie, to browary. Browary. Jak będę. Panie, nie możesz sprzedać tego. Panie, to jest nie wiem, co. Ja bym sprawdził, nie wolno się tam. Nie może tak odstać. Ja bym zobaczył, co sprawdził. Zobacz pan. Nie. Naprawdę, ten dowodu nie ma, no... Jak pani sobie to wyobraża? Niepełnoletni sprzedawać. No tak, niepełnoletni, a już alkoholik. Możecie mi powiedzieć, co się wydarzyło przed chwilą? Maciek już poszedł do auta. Wyobrażacie sobie, że jej mówię, żeby go sprawdziła, a ona mówi, że jej się nie chce. Że ona no nie tak, będzie go sprawdzała. Żeby pani go sprawdziła, a ona mówi, że nie. Takie czasy trudno. Nawet jak chcemy, żeby kogoś sprawdzili, no to, no to nie. Ale chcę, nie, tak? Ty nie powinna chyba tak zareagować. Nie, nie powinna, powinna pani sprawdzić. Ona ma obowiązek sprawdzić. Tak. Bardziej, że jest ryzyko i mówię jej, że jest niepełnoletni i w ogóle. Odpowiednie służby to zobaczą na filmie, no to wyegzekwują, tak? Co trzeba. Zrobiliśmy właśnie teraz antyreklamę. Nie, wcale nie, po prostu pani powinna się zachować według prawa, tak? Ale to jeszcze mam jeden fajny pomysł.
Masz jeszcze jeden pomysł? No, spodobał mi się jeden misiu, który tam jest. I byśmy mogli kupić Maciusiowi. Na przykład. Ten. Nie, stary. Stary, nie, ja bym celował w takiego. Takiego? Misie. No takie dla dziecka, no. Wyobraź sobie, że jest małym dzieckiem. O! O! To będzie dla Maciusia odpowiednie. Bo ma takie duże oczy jak ty. To co? Idziemy na zabawaczkę? No, tak mi się wydaje. Synuś! Proszę, nasz kochany. Chcemy nagrać reakcję, bo jutro masz urodzinki. Zobacz na nas, tatusiu. Jaki bobas? Misiu, a co ty kurwa, ciepły jesteś? Bobasku, nie denerwuj się. Ale wy macie coś nie tak po kolei w bazie. Dobra, daj mu zabaweczkę. Dobra, tutaj mamy dla ciebie... Co zabaweczkę? Masz urodziny niedługo, to taki przedurodzinowy prezent. Ma oczy jak 5 zł, zobacz. W jakim celu? Taki ma ogonek, fajny. Ale ja nie chcę tego. Przestań! Ej! Gadacie do mnie jak do jakiegoś dziecka. Ej, no masz! Przytul tatusia! Tatusia przytul! Dobrze, później, tak? No co później? Przytul wujka dredziarza! Dupę se stać ten prezent, daj komuś, nie wiem, jemu daj, chłopak twój, nie wiem, rób co chcesz. Wujka dredziarza przytul! Maciusiu! Nie denerwuj się tak! Zobaczcie jak nie docenia! Prezenty dostaje i nie docenia! Maciusiu, nie denerwuj się. Weź się uspokójcie, dziedziusia. Uspokójcie, dziedziusia. Zabawkę i idź do pokoju, tak? Korzystałem z przerwy z nim rodziców. No i po zabawce, a była taka fajna zabawka. Maciusiu, ale ja się nie podoba. Maciusiu, tak jak to, co wy do mnie gadacie. Tego pić nie będziesz. Co tego pić nie będziesz? Odstaw to tu. Dajcie mu Kubusia. Dajcie mu... Masz. Jak ci się nie podobała zabawka, bo nie myślałem, że to jest. Mów odstaw tego browara. Maciuś, masz popcorn. Nie, nie będziesz pił, bo Maciuś. Nie przyjąłeś. Chyba do spania trzeba go położyć, już 22. Tobie się należy po całym. Ale nie mogę mu dać. Trzeba mu dać już to piwo, co? Nie, wylej. Wylej, szybko. Daj. Daj, wylewaj. To piwo mu szybko, wylewaj. Wylewaj, szybko do zlat, do krewu. Żony każą rzuca szklankami po domu. Żony każą rzuca szklankami. Bo masz nagę. No, staw to dziecko, bo jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Jeszcze sobie krzywdę. Co będzie zamknięty? Zabierz od szklanki. Maciusiu! Kapcie, ja się ściskam na nim! Wylewaj, dodaj, to znowu ciebie, dawaj! Wylewaj. Akurat. Czy to nie przesada już? Że co? Znowu piwo wylaliśmy? Tak, nie powinien być, ona mu nie powinna sprzedać. Ja tam po północy mu odpowiemy, tak? Weź ten, zobacz. Się boję z tego. Otworzę i teraz dostanę tam. Jest? Jestem, czekajcie. Nie wyjdziemy. Nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz, stary. Zobacz, to jest rozwiązanie. No weź, zobacz. Ty, on się uspokoił. A my jesteś popieprzony. Pół godziny stał po drzwiach, nie mogliśmy wyjść. Znaczy mogliśmy, no, ale nikt się nie chciał narażać. Maciusiu, już się zmęczyłeś? Chyba po takim całym dniu wyczerpującym trzeba było już dzisiaj po prostu spać. No dziedziusiu już musi iść spać, lulać. Trzeba. Lulać do spanka. Zamknij mordę, jak chcesz mnie ululać. Po co się odzywasz, po co?
odejdź. Maciusiu. Maciusiu. Dobra, bierz go za nogi. Co bierz go za nogi? No do spanka idziemy, do łóżeczka już. Idź stąd. Do łóżeczka. Czy mogę cię zanieść do naszego łoża wspólnego? Odejdź. Do łóżeczka. Telefonik mu zabrać. Telefonik trzeba zabrać. O, i teraz pogonka będzie. Dobra. Jest już do pokoju, masz do pokoju. Za telefonem już pójdę. Dobra, uwaga. Pusz, pusz. O nie! O nie! O nie! Chodźcie, pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Pomóżcie, bo klamkę wyciągnąłem na szczęście. Otwórz to. Co jest? Macie go? Ja nie chcę pochodzić, bo mnie nie, nie wyrywaj się. Maciusiu, telefon dopiero jutro dostaniesz. Dzidziuś, dopiero jutro telefonik dostaniesz. Wyrywaj. Do łóżeczka. Weź się połóż z nim. Bardzo. Połóż się z nim. Dawaj na niego. Żeby Dzidziuś już spał, bo Dzidziuś jest niegrzeczny. Śpij, Dzidziusiu! Jeju, ale ty wyrywasz! Ja cię obejmę, ja cię ululam, chodź! Dobra, złap go! Bo Dzidziuś musi się pospać! Weź, śpiewaj dobranockę! Maciu, spokojnie, połóż się! Maciusiu! Nie, moją łatę zostaw! Maciuś! Maciuś grzeczny już powinien zasnąć tu. Maćku śpi, grzecznie śpi. Kotki dwa przyjdą w mig. Na 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 na. No, wymyślam na poczekaniu. Maciuś taki zmęczony. Maciuś, zaśpiewasz mu bajkę na dobranoc, ci opowiem. Był kiedyś, dawno, dawno temu. Ało, była dawno. O nie. O, synek, weź go! Synek, spokojnie. Był kiedyś dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żył hobbit, który miał 1,32 m wzrostu. I w tej bajce nie było szczęśliwego zakończenia, bo hobbit trafił do domu wariatów. A ja mam klamkę, nie widzę. Chyba, że tu się dzieje. Stary. Nie, daj, odpuśćmy już teraz, stary. Otwórz. Tylko daj mi chwilę, bo ja nie wiem, za kim on biegnie, za tobą czy za mną, chyba za mną. A tak wściekłego Dzidziusia będzie. Nie pobieg. Uspokoisz się go? Nie. Idzie, chcę porozmawiać tutaj z tobą. Dzidziuś, chce ze mną porozmawiać? Dzidziuś! Dzidziusiu! Dzidziusiu! Dzidziusiu, nie! Dzidziusiu, nie denerwuj się! Jezu Chryste! Udało nam się uciec. Moja woda prawie na tym ucierpiała. A Dzidziuś jest tam? Dzidziuś! Maciusiu! Nie, to musimy telefonik zostawić do jutrka. Co na nocy dostanie telefon? Na noc Maciuś nie dostanie telefonu. Oj, to co ja, że chyba nie pójdę. Chyba właśnie Wilka wypędzę z klasy, nie? Maciuś! Dobra, bo teraz oddam ten telefon, bo ja czuję, że on mnie odpuści. No cóż, dziękuję Państwu za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mi się podobał. Denerwowanie Maćka zawsze jest. Mi też się podobał, więc fajne. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Kamu. Do zobaczenia!